Czuję, że jesteśmy pionierami we wprowadzaniu nowych technologii, jak dźwięk imersyjny, teraz ambience, czyli system kreacji przestrzeni dźwiękowej w pomieszczeniu. Jest to pierwsze na świecie miejsce, gdzie zostało połączone rozwiązania dźwięku imersyjnego i kreacji akustyki pomieszczenia. Teatr, oprócz tego, że stał się jeszcze lepszym teatrem operowym, zyskał możliwość bycia wielofunkcyjną, naprawdę salą widowiskową z dobrą akustyką. Czyli to nie jest miejsce, w którym można przyjść, powiesić głośniki, zawiesić światło i zrobić cokolwiek, bo to przyjechało. Tylko jest miejscem, które ma fantastyczne warunki do zrobienia show operowego, ale też genialne warunki do zrobienia koncertu klasycznego, czy musicalu, czy dowolnej innej formy. Technologia, mechanika, to są rzeczy, które dają zupełnie nową jakość, oprócz tego, co każdy widz zauważy bardzo szybko, czyli lepsze światło, lepszy dźwięk, dźwięk imersyjny, który otoczy widza na scenie. To są rzeczy, które stawiają ten teatr w pierwszej lidze. To jest First League europejskich teatrów w tej chwili. My w ogóle uwielbiamy takie hasło, opera ma znaczenie, a opera jest teatrem. Po to, żeby miała znaczenie, musi też odpowiadać na potrzeby związane z językiem, z percepcją kolejnych wchodzących w obszar naszej widowni i zainteresowania operą pokoleń. Tego się nie da zrobić, nie myśląc o nowych technologiach, nie myśląc o tym, co świat współcześnie ze sobą niesie. Jakich dróg powinniśmy szukać, z kim powinniśmy rozmawiać, żeby się dowiedzieć, czego potrzebujemy, żeby ciągle zachować ten status sztuki ważnej i aktualnej. To jest jeden z celów, który realizujemy. Dopóki czegoś nie spróbujemy, to nie wiemy, że tego potrzebujemy. Ta technologia jest wręcz niewidoczna dla słuchacza, a pozwala zabrać go w przestrzeń, w której jeszcze nie był akustycznie, będąc w teatrze, będąc na koncercie, i pozwala mu odbierać to, co się dzieje na scenie, tak jakby był dokładnie w tym miejscu na żywo. Ta technologia daje odbiór naturalny, rzeczywisty, zgodnie z lokalizacją źródeł, czyli artystów, aktorów, muzyków. Słuchamy tego, co się dzieje na scenie, a nie nagłośnienia. Szczególne jest to, że oprócz jakby standardowego dźwięku, dla nas już standardowego dźwięku imersyjnego, mamy dźwięk 360, ale rozbudowany o moduł aktywnej akustyki. Mikrofony, które są zainstalowane w całym obiekcie, mamy 5 mikrofonów kardioidalnych zamontowanych na scenie, które zbierają bezpośredni plan dźwiękowy, bezpośredni dźwięk artysty, orkiestry, który akurat występuje na scenie. Mikrofony natomiast, które są zainstalowane na widowni, są to mikrofony, które działają regeneratywnie, to znaczy one reagują na dźwięk bezpośredni, który dostają. Ten dźwięk jest później przesyłany do głośników, natomiast dźwięk z głośnika po odbiciu się od ścian, podłogi i innych przestrzeni sali z powrotem trafia do tych mikrofonów, tworząc pętlę, która jest tak zwaną kontrolowaną pętlą zwrotną. Systemy, które tu się pojawiły, na przykład dźwięk imersyjny, który daje kompletnie inne możliwości, miksowanie obiektowe, zrobienie oprawy obiektowej, są wymyślone w taki sposób, aby szanować akustykę wnętrz. Czyli nadal opera robi to, co zawsze robiła, czyli naturalnie wystawia spektakl akustycznie, nie podpiera się żadnymi mikrofonami. Dostajemy naturalny wokal solistów, akustyczną grę orkiestry, ale możemy zrobić dzięki systemowi imersyjnemu oprawę taką, że jeśli mamy przykładowo scenę z lasu i chcemy widzowi powiedzieć, jesteś w lesie, to te cykady czy cokolwiek będzie cykało wokół nas, nad nami, za nami. My po prostu będziemy się tak czuli, jak w rzeczywistym lesie, a naturalny dźwięk dotrze do nas z frontu, ze sceny. Więc to są rzeczy, których nie mają jeszcze wszyscy. To jest w jakimś stopniu już codzienność najlepszych teatrów świata, ale nadal w skali Europy w jakimś stopniu awangarda, więc Teatr Wielki w Poznaniu postawił się naprawdę bardzo wysoko na tym podium.
Mamy taką nadzieję, że ta informacja o tym, że posiadamy takie systemy i są tutaj ludzie, którzy wiedzą, jak to obsługiwać i się na tym dobrze znają, ta wiedza obiegnie świat i właśnie będziemy takim miejscem, które będzie w stanie tworzyć ciekawe projekty i będzie w stanie przyciągnąć widza w sferze wizualno-dźwiękowej, generując przestrzenie, których w żadnym innym miejscu nie będzie w stanie osiągnąć nikt poza nami.